No i mamy rzut karny. Dawaj, dawaj. Właśnie dotarliśmy do Kijowa, chociaż się wyspaliśmy, to nie było tam wody do umycia się. No i teraz idziemy na stację kolejową, żeby się ogarnąć i zobaczymy co dalej. Właśnie znajdujemy się na Placu Niepodległości w Kijowie, czyli tak zwanym Majdanie. Ciekawostką jest, że w średniowieczu ten rejon i region należał do Polski. Było to miejsce, gdzie odbywały się duże regionalne targi i kupcy z okolicznych rejonów mogli wymieniać się i sprzedawać swoje towary. Jednak to miejsce bardziej znane jest z tak zwanego Euromajdanu, który był 5 lat temu, po tym jak ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nie podpisał paktu lojalnościowego z Unią Europejską. Na początku protesty te były dość pokojowe, jednak po kilku do kilkunastu dni wkroczyła ukraińska policja, czyli Berkut, i siłą próbowała zakazać i stłumić ludzi, którzy zaczęli protestować. Później sytuacja rozprzestrzeniła się na cały kraj i w całym kraju były liczne protesty i manifestacje, lecz ten Majdan stał się takim symbolem i po prostu wiecem, w których ludzie sławni, politycy i sportowcy, na przykład bracia Kliczko, wygłaszali mowy i nawoływali prezydenta i rząd do podpisania umowy lojalnościowej z Unią Europejską. W końcu pod naciskiem opinii zachodniej, jakże ludzi protestujących, przywrócono konstytucję Ukrainy z 2004 roku. W końcu Janukowycz opuścił stolicę, a na końcu parlament i rząd usunął go. W metrze w Kijowie nie kupujemy biletów, jak na przykład w Warszawie, tylko żetony, które wrzucamy przy przejściu przez bramkę bezpieczeństwa. Korzystając z okazji, stwierdziliśmy, że wybierzemy się na mecz Dynama Kijów. Właśnie musimy znaleźć swoje trybuny i sektory. Jesteśmy właśnie na meczu. Niestety nie ma Tomasza Kędziora, ale mam nadzieję, że i tak będzie fajnie. Właśnie jesteśmy po pierwszej połowie meczu. Jest 1-0 dla Dynama. Strzelił 20-letni gracz z numerem 10. Nie wiem, jak ma na imię, ale póki co mecz nie porywa. Jest chyba 0 stopni albo minus 1. Także wszyscy tu są mocno pobierani. Mam nadzieję, że druga połowa będzie po prostu lepsza i nas porwie. No i mamy rzut karny. Dawaj, dawaj. Zgodnie z oczekiwaniami zespół Dynamo Kijów wygrał, tylko że aż 4-0. Choć pierwsze 15 minut wskazywało na to, że to goście będą dyktować tempo gry, ale po 20 minutach do gry weszło Dynamo Kijów i wygrali z zaangażowaniem i bardzo dobrą grą na małej przestrzeni boiska, ale też sumiennością. Tuż nad moją głową znajduje się właśnie monastyr świętego Michała Archaniowa. Jak zdążył mi powiedzieć jeden z duchownych tu obecnych, ponoć ten monastyr jest tu obecny od średniowiecza, ale wydaje mi się, że na pewno nie w takim kształcie. Pewnie był wiele razy przebudowywany i modernizowany. Obok mamy kolejną świątynię, tym razem Andrzejewski zajazd, więc jest to coś dla fanów budynków sakralnych. Wszystko by było dobrze, gdyby mnie prawie gościu nie przyjechał na pasach, jak jeszcze miałem zielone światło. I aż padłem w jego cały tył, ale wszystko w porządku, także świecamy dalej. Jest to, co lubię najbardziej, czyli punkty widokowe, z których można pooglądać całe miasto z góry i tutaj w tym przypadku rzekę Drniew. Niestety jest listopad i wiadomo, jest sporo mgły i ta przejrzystość jakby widoku jest gorsza, ale na pewno w lato musi się prezentować to wyśmienicie. Czemu nie masz zdjęć z Bałkanu? Bo mnie okradziono. Wcale nie kupiłam podróbki.
karty pamięci, żeby po prostu było tanio. Jedziemy właśnie na Narodowe Muzeum Czarnobyla. Opinie w internecie nie były zbyt ciekawe. Każdy pisał, że to jest strata czasu. Ale ja jestem przeciw hejterom. Sami zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Właśnie wracamy z muzeum w Czarnobylu. Niestety nie można było tam robić zdjęć ani filmów, ale coś tam mi się udało nagrać. Generalnie uważam, że to muzeum jest straszne kichowate. Po prostu nie przekazuje nic takiego ciekawego. Było tam jakieś dużo rzeczy osobistych, zdjęcia ludzi, którzy ucierpieli na katastrofie, takie powiedzmy zdjęcia legitymacyjne. Nie było żadnych takich ciekawostek typu mutacji i te sprawy. No i tamte rzeczy i różne dokumenty były cyrylicą zapisane, więc ciężko było zrozumieć. My akurat poszliśmy do tego muzeum tylko ze względu na to, że była to alternatywa dla naszego wypadu do Czarnobyla, gdyż po prostu nie mieliśmy czasu, żeby do tego Czarnobyla się wybrać. Brakuje nam powiedzmy jednego dnia, o ktoś teraz nas przepuszcza przez pasy i jak będziecie to po prostu nie wart. Nie idźcie. Jeśli chodzi o ceny tutaj na Ukrainie, to szczerze powiedziawszy jest miejscami nawet 3 razy taniej niż w Polsce. Ale to zależy. Na przykład kawa tutaj, taka full na wypasie jak ze Starbucksa, tu potrafi kosztać 5 zł, a normalne espresso kupimy już nawet za 1,50 zł, więc jest nieźle. To iPhony tutaj kosztują nawet parę stów taniej, gdyż są mniej opodatkowane niż w Polsce. Przykładem takiego iPhone'a jest powiedzmy iPhone XS, co potrafi kosztować nawet 700-800 zł taniej niż w Polsce. A co do ludzi, to są z reguły bardzo serdeczni, no i pomoc, mimo że tam nie rozumieją, albo część nie rozumieją, to starają się pomóc, doradzić. Wyjątkiem była jedna pani w metrze, której dałem banknot 10 zł, a przypominam, że metro kosztuje 8 i była oburzona, że nie mam drobniej dać i już później rzuciła mi tymi drobniakami, taka wkurzona. Ale to są właściwie jednostkowe przypadki. Może akurat miała zły dzień. Właśnie chcemy się dostać na lotnisko i miał być tu nasz autobus. Jest parę minut po czasie, nie ma. Generalnie jest taki młyn. 0 oznaczeń, więc zobaczymy, czy trafimy dzisiaj na to lotnisko. Właśnie czekaliśmy na tym miejscu, na przystanku autobusowym. No i nie przyjeżdżał, tam 15 minut opóźnienia, 20. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy zobaczyć, kto też czeka na to lotnisko i żeby pogadać, czy czekają. I poszliśmy, no i z jakąś parą z Ukrainy się złożyliśmy na takiego Uberka. No i takim Uberkiem wyszło nas o wiele taniej i dojechaliśmy na lotnisko. Nie dość, że zapłaciliśmy 120 hrywn, a mieliśmy przeznaczonych na to 200, to teraz możemy pójść sobie na kawę za te pozostałe pieniążki. I'm